Junior Makabu. King Stone, the rebound, W momencie macie bezpośrednio słuchać jego komend. Mówię nie pierwszy zna, bo przecież pamiętamy pojedynek chociażby Karla. No pojedyncze, bardzo mocne uderzenie. Mistrzem nie wygrał, oczywiście wygrał z Glennem Johnsonem, który już miał 11 rundzie, to chyba moim zdaniem najbardziej wartościowe zwycięstwo. Trudna walka na pewno z Mitro Kuczerem w 2013 roku. Niższy, czarnoskóry i z mocnym uderzeniem to jest dawno. Myślę, że to będzie niezwykle. To są istotne argumenty. Teraz wylądował na rękach. Ciężkiej poza pojedynkiem ze Stevensonem, gdzie mocne ciosy w tył, w krótkie. Cios rywala odchyleniem. Tak jak... Prawie ręce zatrzymał dobrze Stevensonem w Quebec. No proszę. Bellew jakby sprawdzał, na co Anglika stać. Teraz przechodzi do kontrataku. Tak jest! Proszę i trafi. Momentów, kiedy otworzy się jeszcze no, bardzo... szczęście, szczęście. Proszę. Jaki... ...prawymi, później nagle zwód w nos, prawy na dół. Idealnie, że nie zła. Dynamiczny zawodnik. To, co mówiliśmy. ...który prostymi w tuf. Proszę Państwa, że to w tej właśnie kategorii mamy jedynego polskiego mistrza świata. Nic le biedy, do niego też należy pas, organizacja i bier, który... Są pewne podobne przymiarki. Jeszcze nic pewnego, jeszcze będą trwałe negocjacje zapewne. Nie rzucił do huraganowego ataku. Całą rundę uderzać czasami. Z Makabu. A później jedna bomba i było po wszystkim. Chociaż wydaje się, że przyspieszył w tej akcji pod koniec. Do tych panów w kategorii cruiser Makabu naprawdę wygląda tu słonecznego. Tego Bellew. Ale Bellew jest... taki napompowany trochę jednak. Do ataku. I stąd pierwszą wygarnęła punktami. No teraz dwa lewe sierpowe. Tyle, że te ciosy nie robią większego wrażenia, ale jeszcze był może niezbyt precyzyjnie. Dobry prawy. To był dobry prawy Bellew. Moim zdaniem liczenie, ależ bombardowanie lewy sierpowy. Koniec. Koniec walki. Knockout. Niesamowite. Ale 2-1 niejednogłośną decyzją sędziów, mówiąc, że rzucił się. Kompletnie niezrozumiała i do tego ta walka walczyć o pas wakujący. Referee Victor Laughlin calls a halt to this contest. The official time 1 minute 20 seconds round number 2. The dream has come true. Tak jest, marzenie, proszę Państwa, stało się rzeczywistością. Ten obrazek będzie obiegał cały sportowy świat, myślę, i nie tylko. Takich zdjęć będzie na pewno mnóstwo. Tony Bellew, nowy mistrz świata organizacji WBC kategorii junior ciężkiej. Wielkie brawa. No i cóż, czas się wyspać. To już na dzisiaj wszystko. Dziękuję za uwagę. Maciej Miśkin i Janusz Pindera. Do usłyszenia.